Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w nowej serii na moim kanale z gry Europa Universalis 4. Zagramy sobie jako Kastylia, a celem tej serii będzie zrobienie podboju świata w sposób taki, żeby każdy widz naśladując moje kroki mniej więcej wiedział jak to sobie osiągnąć i zdobyć ten upragniony achievement. Odcinki z tej serii będą ukazywały się poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 16:15 i będą zawierały skondensowane godzinę, dwie realnego czasu gry. Możliwe, że do 10-20 minut. Gram na wszystkich DLC, tak jak teraz to widzicie i myślę, że to nie jest już jakimś problemem, żeby je wszystkie posiadać obecnie, bo nie trzeba już wydać tego tysiaka na te wszystkie DLC, wystarczy, że zakupicie abonament za niecałe 18 zł. A jeżeli tak jak ja lubicie jednak posiadać klucz do gry, no to zapraszam na NB, gdzie z kodem Lukas macie tak czy siak 3% zniżki, linki macie oczywiście w opisie. Kastylia obecnie jest jednym z najlepszych wyborów. Sama Kastylia posiada potężne drzewko misji, które zapewnia unię personalne nad wieloma krajami europejskimi. Obok tego polecałbym również grę Austrią, Imperium Osmańskim, czy też Tymurem pod stworzenie Imperium Mugalskiego. Zagram na poziomie hard, sami możecie przestawić na normal, bo będziecie mieli wtedy troszeczkę łatwiej o sojusze. Na poziomie very hard, nie, po prostu mi się nie chce. Bądźmy szczerzy, niezależnie od poziomu po 1600 roku, to już jest tylko zwykły blobbing. Początkowe ruchy na Hiszpanii to w zasadzie, tak, obniżenie utrzymania wojska, wyłączenie fortów, na początku przez kilka lat nie będziemy toczyli wojen. Standardowy ruch zabrania ziemi naszym estate'om, póki byli na 50%. No i przydzielenie teraz właściwych tutaj przywilejów. Pierwsze trzy przywileje to takie zwiększające po prostu equilibrium oraz influence. Dokładnie te mechaniki tłumaczę w innym swoim poradniku, więc nie będę za bardzo o tym rozmawiał. Nie chcę tutaj mieć tych losowych misji co jakiś czas od state'u. Nie przepadam za tym, często są dość upierdliwe. Więc nie biorę tego nigdzie. Natomiast na Hiszpanii skupię się na markantylizmie. Nie zawsze jest to opłacalne. I tu w przypadku Hiszpanii polecałbym markantylizm na takich prowincjach, które mamy jedno, dwie prowincje z tym dobrem. Na przykład szkło, więc spokojnie u burgersów możemy sobie dać to szkło i nie czerpać z tego korzyści. Nie bierzcie silku, bo macie tego naprawdę dość sporo. Tak samo krowy odpadają, macie ich dużo i dają też całkiem niezły inkom, ale żelazo mamy realnie w jednej prowincji, więc znowu możemy ten markantylizm brać sobie. Tak samo duchowieństwo, mamy wełnę w raz, dwa, trzy, czterech prowincjach, potem wino bodajże w jednej prowincji, więc wino możemy wziąć, ale raczej nie brałbym wełny. Chociaż tutaj może być wyjątek, bo wełna jest przeważnie dość tanim dobrem i możemy sobie pozwolić na nieczerpanie z niego korzyści. Więc tutaj akurat w tym wypadku wezmę. Hiszpania jest krajem, który dość mocno się na handlu opiera, więc im więcej tego markantylizmu, tym lepiej, ale nie zawsze. Kolejna sprawa to flota. Kiedyś fajne było to, że macie 4 heavy. Obecnie to, co robicie z tymi heavy, to albo kasujecie, albo jeżeli się da, to komuś sprzedajecie. Zabijamy następcę. Koniecznie. On jest 000, a władca ma 40 lat. Okej, ryzykujemy, że wpadniemy pod unię personalną, ale w tym wypadku nie wiem, czy to zawsze ten modyfikator tu występuje. To i tak będziemy mieli większe szanse na jakiegoś następcę za chwilę, jak zabijemy tego następcę. Sojusze. No to patrzymy, kto nas lubi, kto nas nie lubi. No na przykład tutaj bym liczył na sojusz z Burgundią, Francją, Austrią może, tylko też trzeba patrzeć wzajemnie, kto tu za kim nie przepada. No i teraz pytanie, zależy wam na Burgundii czy na Francji. Trzeba zdecydować, co jest dla was lepsze. Raczej nie bierzcie Portugalii na sojusznika, ją i tak będziecie podbijali. Anglia również jest raczej waszym celem podboju w którymś momencie, jej też nie bierzcie na sojusznika. Ja osobiście spróbuję zapolować zarówno na Burgundię oraz Francję, ponieważ mają wspólnego rywala Anglię, który z automatu dzięki temu staje się naszym rywalem. Dodatkowo możliwe, że stoczymy szybką wojnę z Aragonią o Humiliata oraz Maroko również w tym samym celu. Tutaj się zabezpieczam. Trzeciego dyplomatę wysyłam do Neapolu. Za jakiś czas Neapol stanie się wolnym krajem i w tym momencie na jego tronie będzie zasiadał władca bez potomka najczęściej. Dobrze jest wtedy wysłać Royal Mariage oraz zażądać tronu dla siebie Neapolu. A i tego nie powiedziałem. My musimy spieszyć się z pierwszymi wojnami, więc osobiście wezmę tutaj sprzedaż tytułów. Ten jeden raz, następnie będę wprowadzał dopiero punkty. Co do punktów naszych tutaj, które generujemy. Możemy sobie spokojnie pozwolić na dwójkowych doradców jako Hiszpania, więc bierzemy sobie dwójkowych zarówno do punktów administracyjnych oraz do punktów dyplomatycznych. Jedynkowego bierzemy do
niestety, for defensiveness do punktów militarnych, ale fokus zostawiamy na militarne, bo jest spora szansa, że będziemy mieli w przeciągu 10 lat wojnę z Osmanem. Nie możemy być wtedy zacofani technologicznie. A Osman ma niestety dużo lepszego władcę od nas. No ale ja jestem człowiekiem, więc mam mózg, a Osman niekoniecznie, ponoć. Póki jeszcze pamiętam, bo już oczywiście mi zrajdowano wybrzeże, ale może wy jeszcze nie odpauzowaliście gry, wysyłacie wasze statki handlowe do pilnowania cywili, żeby nie była właśnie piracona przez właśnie kraje jak takie tutaj z kulturą Berber, bo one mogą po prostu piracić wasze wybrzeże. Resztę floty modboluję, a tak jak mówię, za chwilę jak tylko tutaj poprawię relację, będę spróbował sprzedać nasze ciężkie okręty. Buduję jednego flagshipa, który będzie posiadał morale floty, blokada przy obleganiu, bardzo nam się to przyda na początku, oraz na sam koniec weźmiemy flagship cannons plus 100%. Akurat w wypadku heavy shipa jest to dość opłacalne, bo taki początkowy okręt ma 40 działów, więc będzie działał praktycznie jak dwa w linii, a galera ma ich 12, więc o wiele bardziej nam się to opłacało. Pozostałe wszystkie okręty, które budujemy, to galery, bo one są po prostu obecnie popsute, przekoksane i w zasadzie nie opłaca się budować żadnych innych okrętów wojennych. Nieważne, czy walczycie na morzu otwartym, czy zamkniętym. Odradzam polowania na Nevarę, niech sobie to Aragonia zje, wy potem po prostu zjecie Aragonię. Tym bardziej, że zwasalizowanie Nevary zabierze wam jednego slota, no a bonusy z misji są dość słabe. W misjach tutaj mamy całą odnogę, która prowadzi właśnie do zdobycia unii personalnej nad Portugalią. Może się to zdać żyć dość szybko albo dość późno, bo po 1500. Wszystko zależy od tego, kiedy zdobędziecie unię nad Aragonią, a tutaj no macie średni wpływ na to. Po zmienieniu się w Hiszpanię drzewko misji dalej jest rozbudowywane i dochodzą z tego, jeżeli dobrze pamiętam, unie personalne nad Francją, Austrią oraz Anglią. I w przypadku tej ostatniej ona musi być anglikańska, żeby dostać unię personalną. Inaczej dostajecie perma-claimy na jej prowincję, co też jest ok. W misjach za diet opłaca się brać te, które dadzą wam tańszych doradców. Ja niestety mam pecha, żadna taka mi się nie trafiła, ale wiem, że tutaj mogę dostać dodatkowe morale, co zawsze jest przydatne podczas zbliżających się ciężkich wojen. Mam już serduszko u Francji, więc leci sojusz i za chwilę Royal Marriage. Oczywiście to spowoduje, że będziemy mieli trudności ze zdobyciem sojuszu z Burgundią, ale czasem to się uda, czasem nie. Zobaczymy. Do Portugalii sprzedaję na przykład już pierwszego karaka, a za pieniądze z tego procederu buduję dalej galery. Będę ich potrzebował gdzieś 30-40 i to nam spokojnie wystarczy na większość czasu rozgrywki. Z doktryn morskich bierzemy Galley Combat Ability albo często Capture Enemy Ship. Jeszcze tego nie liczyłem, co się bardziej opłaca. No jakbym chciał sprzedawać, no to pewnie często Capture Enemy Ship. Potem możliwe, że przejdziemy na Treasure Fleet Income plus 50%, ponieważ jest to bardzo potężny modyfikator. No ale Galley Combat Ability na ten moment będzie przydatne. Prowincją, którą chcemy koniecznie rozwijać na samym początku, jest La Mancha. I tutaj pamiętajmy, żeby zrobić development jak najszybciej i tutaj boostować złoto. Jest to super nam potrzebne. Za pozostałe pieniądze, jak będziemy jeszcze je mieli, fajnie jest rozbudować sobie właśnie tutaj porty dalsze albo targowiska. No ile spełniamy warunki, ale tu wszędzie mi brakuje developmentu, więc będę musiał trochę dodewować prowincji. O nie, nikt się nie spodziewał tej wojny. No ale okej, nic się nie dzieje, możemy spokojnie dołączyć Portugalii, i tak w tej wojnie nie będzie, ponieważ wojna o Main jest to wojna ofensywna Anglii wobec Francji. Francja się tutaj broni. A, tylko jeszcze póki pamiętam, to od mieszczaństwa jeszcze bierzemy Patronage Over the Hearts, żeby dostać dodatkowy prestiż. A na tym nam bardzo zależy, żeby mieć tutaj na plusie i go w sumie jak najwięcej, bo tak jak pamiętajcie, chcemy zdobyć unię personalną nad Neapolem. I tak jak mówiłem, wydarzył się właśnie ten event. Neapol stracił unię personalną. No, mi brakuje trochę jeszcze tutaj, żeby dostać z nimi Royal Marriage i spodziewam się, że z negatywnym prestiżem również nie dostanie tej unii personalnej, więc trochę za szybko się ten event wydarzył. Skorzystałem jednak z opcji Influence Nation, która spowodowała, że dostałem dodatkowe relacje z Neapolem. To jeszcze było zanim tutaj weszli wspólnego rywala, więc trudno. I bierzemy tylko i wyłącznie Royal Marriage. Nic więcej nas nie interesuje. No i teraz musimy mieć więcej prestiżu niż Neapol, a tą informację mamy tutaj. Neapol ma minus 4 prestiżu, my mamy minus 10. No dobra, wiem, że nie tak to było pomyślane, ale skorzystajmy z tego, że mogłem tutaj cofnąć przywilej i nadać go ponownie. I teraz mam bonusowy prestiż.
I opatrzcie, będę mógł claimować tron na Apollu. Robimy claim tron. Lecimy na pierwszą wojnę z nowo uwolnionym państwem. No ale wiecie, no za chwilę będzie to nasze państwo. No i w sumie też możemy wykorzystać tutaj przewagę we flocie, którą będziemy mieli, więc odmoduluję sobie okręty. Chociaż tu mam jakąś niespodziankę. Overforce limit 3,93. Możliwe, że na najnowszym patchu jakoś przeliczenie tego się bardzo zmieniło, bo już pamiętam, nawet to sprawdziłem przed chwilą, na moim streamie poprzednim, kiedy miałem około tutaj 40 okrętów, no czyli mniej więcej tyle co tutaj, to... I do tego miałem jeszcze ciężkie. Overforce limit był plus 1 golden, czyli jeszcze ten przelicznik został jakoś tutaj zwiększony. Ciekawe, nie było tego w patch notach. No nic, trudno. Więc za chwilę pewnie pokasuję jakieś okręty, pewnie handlowe, żeby aż tyle tego nie bulić. Rekrutujemy jakiegoś admirała. Generała bazowego mamy, chociaż nie ukrywam, przydałby się jakiś tutaj... O, Siege'em. Oj, nasz władca ma Siege'a. To biorę władcę, bo wtedy jest szansa, że dostajemy teraz tą samą dynastię, co Francja. A dynastia, z tego co wiem, nie wpływa na możliwość dostania eventu z Aragonem. O, patrzcie, są nagle Royal Mariasz. Claim Throne? Nie, nie opłaca się to. Sama wojna z Napolem to raczej taka dość łatwa wojenka. Posiada Napol niecałe tam 6 tysięcy wojska zazwyczaj oraz tylko jeden fort do zdobycia. Bardzo łatwo się zdesantować. Jeszcze floty nie dobudował, więc mamy totalną dominację morską. Wystarczy, żeby nasza flota przyblokowała flotę na Apolu w porcie. No i lecimy na ich stolicy. Widzicie, bot nawet nie próbuje ze mną walczyć, a ja sobie tutaj dorzucam więcej wojska i w sumie dobrze, bo dalsze nasze kroki będą nas prowadziły na Bałkany, a Napol nie ma z nami obecnie żadnych szans. Jeżeli macie wpaść w pożyczki, to raczej wolę tutaj samemu wziąć 5 od razu pożyczek za właśnie ten przywilej. Jest to o wiele opłacalne w dłuższej mecie, a i tak raczej dość szybko to spłacimy. La Mancha! Serio, Aragon? No ja jestem pierwszy! No i bierzemy Unię nad Napolem, dodatkowo go zadłużając, pozwoli nam to łatwiej utrzymać nad nim władzę, że tak powiem. Co prawda skasuje armię dzięki temu również, ale mówię, będzie nam łatwo wtedy zachować. Od kiedy Unia wciąga nas w kolejną wojnę? No okej, jakby to powiedzieć, czuję się zagrożony. Tak samo jak powinny czuć się zagrożone to wojska Aragonu tutaj. Chociaż psuje to mój plan z Bizancjum, który tutaj miałem. No trudno, zrobimy to trochę inaczej. Nie najlepszy władca, ale niech będzie. Chociaż mam dużo prestiżu, to... Jeżeli idzie o władców, to władcy idealni to tacy, którzy dają skumulowane monarki points na poziomie powyżej 10, żeby to było, a najlepiej 11-12 punktów. Topimy flotę Aragonu, naprawdę ją szybko topimy. Przekoksane są galerki teraz. No i oczywiście wszystko, co zdobyczne i nie jest galerą, to kasujemy. Technologia czwarta, zawsze na propsie. Uwielbiam prowokować bota, żeby zrobił coś, czego nie chce. A normalnie wstał bardzo dobrej prowincji do obrony, ale... Wyszedł z niej, więc teraz zniszczymy wojsko Aragonii tutaj. No, tylko żeby nam się udało tutaj wcześniej dojść, bo on się tutaj wycofa. No dobra, nie udało się chyba. Ale i tak Stackwipe wszedł. Jak widzicie, Francja to dość przydatny sojusznik, przynajmniej w tym regionie. No i od Aragonii tak naprawdę to, co się nam najbardziej opłaca wziąć, to pieniądze, wojenne reparacje oraz humiliate. Tak, możecie też na przykład zwrócić kory na Apolowi, ale po co? I tak to wszystko dostaniecie, jak tylko event iberyjski zajdzie. Chociaż ja wiem po co, żeby polepszyć sobie na przykład relacje z Neapolem, więc możemy jakąś tanią prowincję oddać. Ale dobra, ja nie chcę przedłużać tej wojny, chcę jeszcze tutaj wbić się w Epirus jak najszybciej. Tutaj mam też znowu kolejnego fuksa. W tym momencie Burgundia toczy wojnę z Austrią, dzięki czemu no, mam szansę na wziąć Royal Mariażu z nią. Nie jestem pewien, czy ja wtedy będę brany pod uwagę w tym nowym evencie burgundzkim. Serio, nie ogarniam tego, ale kilka razy widziałem, jak Hiszpania dziedziczy te terytoria, więc możliwe, że jak robiąc te sojusze czy tam Royal Mariaże, Hiszpania też jest w nim brana pod uwagę. Więc dałem Royal Mariaż, teraz daję tutaj sojusz. Raczej nie, to jest chyba wojna ofensywna, ale zawsze możemy to sprawdzić. Current Wars w zakładce i szukamy Burgundii oraz Austrii. O nie, to Burgundia zaatakowała Liż i Austria się broni. No w sumie tak, przecież to są zawsze pierwsze ruchy. No ale może nas nie wezwie do tej wojny, nie jest mi to potrzebne w sumie. No ja teraz wysyłam dyplomatę, żeby tutaj wspierał nasze dążenia w polepszaniu właśnie favorów z Francją, żebyśmy to o wiele szybciej dostawali. Oraz kolejnego dyplomatę wyślę zaraz do robienia tego samego z Burgunią, chociaż tutaj może
wyjść wojna dwojako. Burgundia może ją wygrać albo przegrać. Z tym bardzo różnie bywa na tych moich podejściach. No ale będę potrzebował tego trusta z oboma krajami. W sumie to trochę żałuję, że tej Austrii nie mam na sojuszniku, ale raczej mi się to teraz nie uda, ponieważ już mam Anglię na rywalu, Aragonię na rywalu i Francję jako mojego sojusznika. La Manche kończę dewować do 10 poziomu i nie więcej. Dzięki temu tutaj no, powinniśmy mieć już całkiem niezłe dochody ze złota. Ile one teraz wynoszą? 5,68. Ogólnie możemy teraz zająć się Holy Orderami i na powierzchni całej Kastylii bym użył tylko i wyłącznie Dominikanów, żeby więcej zarabiać. Wygląda to, że Osman zje całe Bizancjum, więc niestety trochę się tutaj spóźniłem. No jeżeli chcecie wiedzieć, co chciałem zrobić dokładnie, no to mam taki odcinek na kanale, który się nazywa Strategia Bizantyjska w taktykach na Polskę. I tam właśnie to chciałem zrobić, no tylko Neapol zadział się trochę za wcześnie i Bizancjum zostało zaatakowane troszeczkę za wcześniej również, bo zazwyczaj dopiero w tym okresie jest atakowane przez Osmana po 1450, no ale trudno. Postaram się zrobić to metodą trudniejszą poprzez wasalizację również Epirusu i wciągnięcie do wojny Osmana w ten sposób. Bardzo szybko poprawiam relacje tutaj z Epirusem, Influence Nation i tak dalej, i tak dalej. Send Gift też już leci od razu. Tym bardziej, że nie musi być jakiś duży. Jest spora szansa, że kolejnym celem ataku będzie teraz Albania. Wtedy Osman będzie toczył wojnę z Wenecją oraz z całym tutaj tą ligą handlową wenecką. A my sobie zajmiemy wtedy cały ten obszar. No niech będzie. Pytajmy się wspierających, kto chce być następcą. No to naszym następcą będzie RKZM, znany też pod nickiem Lepsza Zmiana. Tak, wojska osmańskie tutaj są teraz przy granicy albańsko-weneckiej, więc możliwe, że zaraz zaatakują Albanię. Gorzej jak zaatakują Epirus. WTF? Boże, za długo gram w tą grę. Ta wojna będzie tak łatwa. Offer vassalization. I tutaj musimy się spieszyć, bo okazało się, że Osman wszedł na Naxos, 20 tysięcy wojska. Większość wojsk osmańskich właśnie weszło na tą wyspę i możemy go tu zamknąć. Bierzemy naszą flotę i wypowiadamy wojnę, kiedy wszystko już mamy na pozycjach. O, Reconquest Cassius Belli, nikogo nie będziemy potrzebowali. Z łatwością wyjmiemy te kraje zaraz też z wojny. I toczymy walkę, wykorzystując naszą przewagę na morzu, w galerach w tym momencie. Flota osmańska, ile? 3, 2, 1, idzie na dno, dziękuję. To jest tak piękny teraz. Oczywiście wszystkie te okręty, nie wszystkie, bo tylko jeden jest zdobyczny, to ten najbardziej uszkodzony. To leci na dno. W wojnie z Osmanem zawsze chodzi o kontrolę na morzach, żebyśmy mogli się zdesantować na Anatolię albo na Bałkany i wtedy wojska osmańskie są po drugiej stronie cieśniny. W tym wypadku jest troszeczkę inaczej, bo ma Osman wojnę jeszcze z Wenecją i dzięki temu możemy go również kontrolować w bitwach na lądzie. Osobiście bym raczej tego unikał. Ktoś mi się tu desantuje. Nieładnie. Zatrudnimy zaraz najemników, żeby to wyczyścić. Trzeba tutaj teraz bardzo, ale to bardzo uważać muszę, więc zmniejszmy prędkość. Tutaj widzę, że przegrywa moja flota, ale dosyłamy okręty i raczej powinniśmy dać sobie radę z tym następnie. O, chociaż mogą spróbować wyjść mi z blokady, bo coś tutaj płynie. No ale zdążymy wrócić. Okej. Ja dowożę dalej moje wojsko. Tak jak mówiłem, tutaj rekrutuję armię, żeby stłumić te bunty. Na Bałkanach muszę się spieszyć, żeby zająć kilka fortów oraz prowincje, zanim zajmie je Wenecja. Nie wiem, gdzie jest Osman. Możemy też wziąć Reconquistę, żeby kontynuować, to potem się zajmiemy Alhambrą w tym regionie. Tak, rekrutuj wojska bez morali. Zapomniałem, że tu nie mam dobrego systemu fortu jeszcze. I lecimy z dalszą częścią wojny z Osmanem. Tutaj wszystko na przyspieszeniu, bez cięć, żeby nie było znów żadnych zarzutów, że u mnie działało to inaczej i takie rzeczy się nie dzieją, jak było przed Bizancjum. Ogólnie chcę wspierać w bitwach Wenecję z Osmanem. Tutaj na szczęście okazało się być to nieprzydatne. Wypchnęli z Albanii Osmana. No a ja następnie tutaj Carpet Siege'owałem sobie prowincję w regionie greckim. Jednocześnie tam wypychałem Tunis z moich prowincji, ale to jakoś tam gdzieś pobieżnie. Nie był to jakiś mój priorytet. Następnie chciałem jak najszybciej zdobyć drogę na Konstantynopol, żeby go zająć przed Wenecją. Jeżeli Wenecja by go zajęła przede mną, miałbym kłopot z dalszą częścią wojny, ponieważ brakowałoby mi dość sporo Warscora. W międzyczasie zakończyła się wojna o Main, w której praktycznie nic nie dostałem. Co się dziwić, nic w niej przecież nie robiłem. Tutaj bardzo przydaje nam się ten perk do oblegania morskiego. Na każdy z tych fortów tutaj najprzeżnych również zużywam ostrzał za 50 punktów militarnych, żeby przyspieszyć ten progres. No jak widzicie, Albania zajęła praktycznie cały region.
Bułgarii, więc muszę się spieszyć z obleganiem Konstantynopola. Tutaj na dwa forty na Cieśninach również zużywam ostrzał artyleryjski za 50 punktów militarnych, żeby przyspieszyć obleganie tego, chociaż nie jest to jakieś super koniecznie, ale mi też zależy tutaj na czasie, mamy naprawdę sporo rzeczy do zrobienia przed 1500 rokiem. Poza tym jest spora szansa, że Osman zaraz zbierze swoje wojska w Anatolii i spróbuje się w nas wbić. A my naprawdę nie chcemy toczyć walki na lądzie z Imperium Osmańskim na samym starcie rozgrywki, no bo ich wojska są po prostu jakościowo dużo lepsze od naszych. Widzę też, że Wenecja musiała gdzieś odciąć drugą połówkę wojsk osmańskich, bo praktycznie nigdzie ich tutaj nie ma. Przepatrzyłem też wybrzeże Anatolii, nie widziałem nigdzie wojska osmańskiego, co jest dość dziwne, bo zazwyczaj mówię, taką 40 soczystą zazwyczaj chodził, zwłaszcza na poziomie hard. Na stolicy odpaliłem politykę defensywną, żeby Tunis ją dłużej oblegał, no i teraz jak mam wojska wolne i kontrolę nad Cieśniną, no to chcę się zdesantować tutaj na Tunis i wyłączyć go za pieniądze z wojny. Jednocześnie Osman się pojawił, a mi zbagowały się przywileje na markantylizm. I powiem szczerze, tutaj wam trochę zaspoileruję z przyszłości, to wydarzyło mi się dwa razy w tej serii, że przywileje dały mi tylko bonus w momencie ich wybierania, a przy przedłużaniu nie miałem bonusu za pieniądze i nie miałem bonusu w postaci punktu markantylizmu. Nie wiem, czy macie dokładnie takiego samego baga jak ja. Jeżeli tak, no to markantylizmu nie opala się brać, niestety. Musi być coś jeszcze popsute z przywilejami na markantylizm. Kiedy zdobyłem już w całości Bałkany, no to zostało nam tylko i wyłącznie przejść teraz do Anatolii, tam okupować kolejne forty, żeby zwiększyć swoje warscora. W międzyczasie znowu zatrudniłem najemników, żeby pozbyć się kolejnych wojsk tunezyjskich na moim terytorium. No i jednocześnie tam okupowałem ich stolicę w międzyczasie. Kocim, no dość szybko miał też paść, tutaj warto jest też również ostrzelać tą prowincję, bo tutaj mógłby Osman na przykład nas zaatakować, a potem wypłynąć flotą i nam stack wipe'ować całego stacka, więc jest walka w Anatolii, kiedy wiecie, że tam wojska są osmańskie, jest dość ryzykowna, zwracajcie na to uwagę, żeby Osman się w was nie wbijał. Tutaj szczęście miałem, Kocin zdobyty, lecimy dalej z naszym progresem. Jednocześnie też Wenecja i Albania przeszły na drugą stronę. W zasadzie ja już nic dalej na Anatolii nie musiałem atakować, bo po wyjęciu Tunisu i Gazikund raczej powinniśmy już mieć wystarczającego warscora, żeby zabrać co chcemy od Imperium Osmańskiego. I właśnie teraz się skupiłem na Tunisie, ponownie desantując tutaj moje wojska, bo poprzednio musiałem się wycofać, bo zaatakowały mnie galery tunezyjskie, ale w tym wypadku już dość szybko poszło, wystarczyła zwykła blokada morska, żeby zabrać soczyste pieniądze. Imperium Osmańskie, pizdil, co my tutaj chcemy? A trochę tego chcemy, powiem wam szczerze. Na pewno chcemy pieniądze, bo mamy długi do spłacenia, na pewno chcemy war reparacje. No i teraz kolejna sprawa, no to musimy zabrać tak prowincję, żeby mieć te fortece tutaj nabrzeżne. No i niestety przekroczenie Konstantynopola. Czy ja przeżyję bez Konstantynopola? Kurka, nie przeżyję bez Konstantynopola. Zobaczymy, z ilu pieniędzy muszę zrezygnować. Wow, sporej ilości tych pieniędzy muszę zrezygnować. I mi da też to sporo agresywnej ekspansji, możliwość zawiązania koalicji. To więc jakby to powiedzieć, Mameluk mają mnie tutaj, Karaman, trzeba poprawić relacje. Lecimy. No, wyboru wielkiego nie mam. Odpuszczę Konstantynopol, zdobędziemy tutaj tą fortecę, Konstantynopol weźmiemy w kolejnej wojnie. Pieniądze, war reparation. A to i tak nam da potężnego kopa to wszystko. A Osman i tak zostanie mocno teraz pociśnięty przez Wenecję. Prawie całe nasze zadłużenie spłacone. Wypuszczamy Bizancjum na wasala. No i to tyle. Myślę, że jak na pierwsze 12 lat rozgrywki to naprawdę sporo zrobiłem. A następny nasz cel. Grenada, dokończenie Osmana, ale to już w drugim odcinku.